Hej, witam serdecznie na moim kanale. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie i zostawicie łapeczkę w górę. Mile widziany komentarz. A dzisiaj co otwieramy? Zamówienie od stronki Notino. Co zamówiłam? Jak widzicie tutaj, pierwszy raz dorwałam właśnie taki box. Volume Up. Wszystko do włosów. Widzę, że to jest już siódma edycja tego boxa, a ja dopiero go zauważyłam. Bardzo fajny kolorek. Dość spory box. Ciężki. Są tam akcesoria oraz ozdoby do włosów, no i oczywiście kosmetyki. Ale jego otworzę sobie może jutro na spokojnie, także cały film będzie właśnie na temat tego boksa. Jeśli jesteście ciekawi, zostawcie subskrypcję, łapeczkę i zapraszam jutro. Otwieram tego boksa. Cena to 25 euro. Co jeszcze zamówiłam? Trzy produkty z firmy Maybelline. Moje ulubione w sumie. Kredka do brwi. Taka cieniutka. Eyeliner. Bardzo fajnie można malować kreseczki. Oraz super tusz Sky High. Pewnie go znacie i lubicie tak jak ja. Bardzo fajnie wydłuża rzęsy. Serdecznie polecam. Do tego jeszcze coś perfumowego. A mianowicie woda perfumowana Giorgio Armani C. 30 ml. Piękny kwiatowy zapach. Jeśli ktoś nie zna, musicie koniecznie poznać. Bardzo fajny, kobiecy zapach tej wody perfumowanej. A do tego na stronce Notino jest świetna akcja. Dostajecie aż dwa prezenty całkowicie za darmo przy zakupie obojętnie jakiego zapachu właśnie wody lub wody toaletowej czy perfumowanej Giorgio Armani. Ja wybrałam sobie worek oraz kosmetyczkę. Nie wiem, czy tu jest kosmetyczka, czy tu jest worek, ale zobaczcie w tym pudełku, jak fajnie jest zapakowany. Dla samego tego pudełka warto było wybrać ten prezent. I zaraz go otworzę, sprawdzimy, co tam się kryje. Czy worek, czy ta kosmetyczka? Jestem ciekawa. Uwaga, uwaga. A jednak worek na kosmetyki. Wow, aksamitny. Aksamitny woreczek zawiązywany. Ale ekstra. Wow, super gadżet. A kosmetyczka jest czerwona, tak jak na stronce. Także szybko łapcie akcję, zamawiajcie coś od Giorgio Armani. O, też ładnie zapakowana w takim woreczku. Widziałam, że jeszcze jest dostępna, także na pewno się załapiecie na tą kosmetyczkę, jeśli Wam się spodoba. Fajny materiał. Co my tu mamy? Armani. Więc nie jest logo beauty czy kosmetyk, jest tylko Armani, także wow, warto sobie wybrać tą kosmetyczkę w prezencie. No nie jest zbyt pojemna, ale zawsze coś tam można, jakąś pomadkę, kredkę, tusz do rzęs sobie schować. I fajnie się zamyka na zameczek. Także tak jak mówiłam, zapraszam jutro, otwieram boksa do włosów od firmy Notino. Ja się już z Wami żegnam, dajcie znać, jak się Wam prezenty moje podobały od Armaniego. Jeśli jesteście ciekawi, ile co kosztowało, zapraszam do opisu. W opisie macie linki. A ja się z Wami żegnam. Do jutra. Cześć.